W Grocholicach ksiądz Isakowicz-Zalewski mówił o stosunkach polsko-ukraińskich, o sytuacji, jaką mamy dzisiaj, trudnej przeszłości i ludobójstwach. Tak sobie ustawiłem tą prelekcję, żeby powiedzieć, dlaczego dzisiaj są takie spory. I po raz kolejny okazuje się, że nierozwiązane problemy historyczne wracają jak bumerang rzucone gdzieś tam w przeszłość, z powrotem wracają. Bo dosłownie w tych dniach mieliśmy do czynienia z dwoma bardzo negatywnymi wydarzeniami na Ukrainie. Najpierw wysadzono w powietrze ofiar ludobójstwa dokonanego w Hucie Pieniackiej na ziemi tarnopolskiej przez Ukraińców z SS Galicyn i z UPA. A dosłownie dwa dni temu zbezczeszczenie polskiego memoriału. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski to znana w kraju postać, nie tylko jest duchownym, ale przede wszystkim działa na rzecz innych. Jest między innymi współzałożycielem Fundacji Brata Alberta.